Cześć, witajcie rodziska, z tej strony Byku. Jak widzicie, znów gramy w Serious Sam, pierwsze starcie. No i co, jeżeli ten odcinek okaże się tak intensywny jak poprzedni, to zdecydowanie będziecie mieli co oglądać. A, no i proszę, zaczynamy jakimś filmikiem. Co? To jest? No, też mi coś, jak idę, to też to tak wygląda. Tak, ludziska, to z kolei zupełnie to ja, kiedy okaże się, że moim monopolowym nie mają mojego ulubionego browara i muszę zapindalać do monopolowego, który jest położony dalej. Dokładnie, to cały ja. Tylko że czekajcie, bo to ten, że to taka dobra symulacja, mnie to stroją w stronę. No to wygląda sami. Dobra, zapis, strzelimy tutaj na począteczku. Teraz tak, co to jest? Okej. Jednostka Ugzan III, zły czarownik. Metabolizm, nieśmiertelny ssak, zajebiście. Istota starożytna, zajebiście. Wielkość 110 metrów, zajebiście. Wytrzymałeś nieskończoną. Agresja ekstremalna, broń. Pociski samonaprowadzające, bomby termiczne, wyrzutnia rakiet, lawery pulsacyjne, działo strumieniowe. Kurde, co jeszcze? Nagroda Minion FC, cokolwiek to znaczy. Kurwa KFC. Zagrożenie poza skalą. Poza skalą? Jeszcze ja wam pokażę, co to znaczy poza skalą. To trzecie wcielenie złego Ugzana, ostatniego z olbrzymich czarnoksiężyców Ugzan. A jak to ostatniego? Jak oni są nieśmiertelni, no to jak może być ostatni? Dobra, nieważne. Może rzecz... Czy wiadomo, że po prostu im większy boss, tym po prostu mocniej upada. Wielki jak góra, posiada ilość broni wystarczającą do zmierzenia się z międzygwiezdnym krążownikiem, obdarzony niespotykanymi magicznymi mocami i zdolnością regeneracji. To jest dobre. Ten wielki wojownik jest jedną z najniebezpieczniejszych istot we wszechświecie. Ugzan został wyznaczony przez mental do nadzorowania ostatecznego oczyszczenia ziemi. Rady, używa najpotężniejszych broni i czarów, posiada zdolność regeneracji, módl się do swojego boga o szybką śmierć. No nie wiem jak wy, ale ja... Umierać nie zamierzam. Zamierać nie umieram. Gościu ciśnie mnie od tyłu. Cokolwiek by to nie brzmiało. Dobra. Bo z tego co widzę, to z tymi byczkami to tak niekoniecznie w ten sposób trzeba walczyć. Więc... Pierwsza znajdźka, teraz szybciutko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, trochę w tył, odrobinka. Odpowiedziałem odrobinka! Sami, musisz się mnie słuchać. Uwierz mi, wyjdzie ci to na dobre. Kiedyś. Może not today, ale mimo wszystko. Oficjalnie mamy pasek bossa. Długo zapowiadanego przeze mnie bossa notabene. W idealnym momencie zasobnik amunicji. Zapis. Strzelę mu w ryj. Patrzcie, nawet coś poczuł. Wow! A ten byczek skąd się wziął? Gdzie ja pędzę i czemu tak daleko? Też macie złe przeczucia, co? Byczku, czemu mi to robisz? Zostaw mnie w spokoju. 3 punkty pancerza, 2 punkty życia. Zajebiście. O lol, no serio. Dobra, co? Łota! Ale zaraz. No co za kutafony. Co to się w ogóle mryga?
Wielka piramida podejście. Nierozważnie byłoby walczyć z tą bestią, wygląda zbyt groźnie, nie masz dostatecznie potężnej broni, by walczyć z tym potworem. Powinniśmy dostać się do piramidy, może tam będziemy bezpieczni. Lepiej biegnij jak najszybciej w kierunku piramidy, niech działko będzie twoim najlepszym przyjacielem. No dobra, dzięki za dobrą radę w ogóle. Dobre wyczucie czasu tak notabene. Idealne. O, już to widzę, jak ja to przeżywam. Tak, widzę swój survival tutaj. No nie! No tak, tutaj mnie zapisz, tak. Kurwa, genialny. Geniusz. No gro, po prostu sztukę zapisu zapanowałeś lepiej niż ja sam. Niech was chuj strzeli. Dalibyście mi się samemu zapisywać, co? Gdybym miał pretensje, ale... Jeżeli zamierzacie mnie tak zapisywać jak dotychczas, to ja chyba sam sobie poradzę z tym lepiej. Pancerz, 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 życie, szybko, wszystko. Pancerz, życie. What the fuck, co on ma w łapach? A czy on ma to roz... Serio? Dobra, gościu, wziąć tutaj. Czemu to się nie chce otworzyć? Piramido? Nie wiem, coś w mordę sugerował, ale jakbyś tak mogła. Oh fuck. Jak ja mam to? Nie jest dobrze. Jeśli miałem być bezpieczny, to oficjalnie nie jestem. Czekaj, czy ten stateczek ma coś zrobić, czy jak? Czemu on nie podejdzie i mnie nie zdepcze po prostu? To jest chore. Dobra, chyba ten stateczek ma coś zrobić, a ja się mam po prostu bronić. Ty, a mógłbyś mi nie utrudniać? Nie, ale... Serio. W ogóle, czy ten stateczek... Nie, on ma mi chyba pomóc. Coś ciekawe, czy ta bestia tak... O, Jesus. Serio. Tak. Dobra, zapis. Zapis. Auć, auć. Dobrze, że ma chociaż jakiś rozrzut w tym wszystkim. Dobra. Stateczku, cokolwiek robisz, rób to kurde szybciej. Bo ten gościu wydaje się być dosyć badasowy. W końcu zamknęli mu monopolowy. Ja wiem, do czego jestem zdolny, jak takie rzeczy się dzieją. Niech to szlak. Niech to szlak. Stateczku, nie opuszczaj mnie teraz, stateczku. Szybciej do cholery. Że część tych strzałów przyjmują szkielety na klatę. Bo ja mógłbym nie podołać. Fuck. Stateczku. Mam 14 HP, stateczku! No jasnej cholery. Nie, ale... One more time. Zapis. Dobra, osłabmy tego troszeczkę.
czy to był taki dobry pomysł ostatecznie. O, chyba nie. Ale dobra, spoko. Nie, to nie był dobry pomysł. Chyba że ją teraz mu jebnął. O. Kiedy jeszcze się udaje, że się rusza. No teraz... Dobra, gościu. Ja wiem, że ma zły oddech. Ale jakbyś tak przestał to demonstrować cały czas, to by było miłe swoje strony. Na pewno jest jakiś prostszy sposób. Na pewno. Czemu sami nie wziąłeś żadnego klucza do tych cholernych drzwi? Jak można wychodzić z jakiegoś miejsca i nie mieć klucza do drzwi do tego miejsca? Bo iść gdzieś i nie wiedzieć, czy cię wpuszczą. Dobra, stateczku, cokolwiek robisz, jeszcze raz apeluję do ciebie. Przyspiesz to do jasnej cholery. Dobra, zapis. O, jak autoalarm. Lol. Ej, sami za tobą. Ale. Proszę bardzo, jaki kurde system zabezpieczeń. Biegnij sam, biegnij! Dobra. Co tu położysz? Cholera, jaka technologia, proszę bardzo, starożytny Egipt. Egipcjanie to jednak mieli smykałkę do takich. Rozumiem, że to jakaś forma kluczyków jest. Ale tak generalnie nie żeby coś, ale... Na zewnątrz szaleje wielki potwór i ten... Jak ja wiem, że sami nie rozumiem, co w ogóle jest napisane na tych ekranach. Nie ma bata. Wygląda na to, że dzieje się coś epickiego. Czyżby nam się udało? Czyżby to był koniec gry? Szkoda, że nie miałem piły łańcuchowej. Podbiegłbym do niego z piłą łańcuchową. Wow, jak wyście to zrobiły? Bez jaj. To też dobre, wielki bydlak szaleje na zewnątrz, że tutaj wszystko tak na spokojnie, nie ma się gdzie spieszyć. Prawda? A po co spinać dupę? Magia. To mi wygląda na kolejną pierdzieloną arenę. Dobra, zacznijmy od zapisu. Teraz przeczytamy tekst, bo tam może być coś... wartościowego. Teraz musi znaleźć sposób, by uruchomić promień teleportacyjny. Nie mam pewności, ale ten promień może być zabójczy. Syrianie prawdopodobnie chcieli się zabezpieczyć tak, by tylko wcześniej zaprogramowane rasy mogły teleportować się na ich statek. Inne zostaną zniszczone. Możemy mieć jedynie nadzieję, że ludzie mogli się tam dostać. Dalej sam, uruchom promień. Zajebiście. Czyli co, pewnie ten promień będzie w stanie zabić tego gościa, tylko i wyłącznie on, co? What the hell? Aha. Dobra, dobra, dobra. Tam jest serducho. Idziemy po serducho. Uy, to biegłem w złą stronę. Nie, nie jestem pewien. A, balszota dostał.
Skąd ty wyjmujesz te bronie, facet? Dobra, jest jakiś progres. Opsa! Bartender. Dobra, coś uruchomiłem, nieźle. A ty gościu bał się na ryj, mówiłem ci już. Jesteś duży i brzydki. Wow, wow, i strzelasz kulkami jak golem. Jeszcze jakimś promieniem, zajebiście. Wspominałem już o tym, że jesteś brzydki. O, dobra, dobra, jest dobrze. Uruchomcie ten promień! Mam wrażenie, że jeszcze ze dwa takie te będę musiał... Nie, ale zaraz! Wait, wait! Spokojnie, ziomuś. Pancerz, dobra, dobra rzecz. Zapis. Trochę go osłabię, żeby nie było. Dobra, trzy. One more to go, one more to go. Zapis, quick save. Quick save. Coś mam wrażenie, że ta ostateczna walka z bossem wcale nie musi być taka trudna. Dobra, promieniu, aktywuj się. Ja go będę tutaj obijał, żebyś miał łatwiej. A później mamy współpracę, mamy deal. Ty go zabijasz. Ja robię siusiu na jego trupło, żeby miał gościu, że tak powiem, rozkminę, co go trafiło. Ej, już jest na żółto, nie jest tak źle. Później ja się teleportuję i płyniemy razem w stateczku w Sinunda. Chodź, chodź. Chodź, frajerze. Gin! What the hell? I co, i to było wszystko? Więc co, ja mam to powtórzyć? A, ja mam go zwabić w ten promień. Oj, coś czuję, że prędzej ja go sam zabiję. Dobra, raz. On się ze mną bawi. Dwa. Okay. Zapis. To będzie trzeci. A i on musi być na środku. Great. On będzie czwarty. A więc może... Auć! Auć! Dobra, trochę oberwałem na nic. Wow! Jeszcze większe te rakiety! Co za bydlak. No nie, no co za bydlak. Dobra, wiecie co? Idziemy tak, tutaj. Wtedy ja... O! Chodź, chodź, chodź bydlaku, chodź. Ej, to miał być ostatni promień. No whatever, najwyżej wczytam grę zaraz. Więc może to będzie ostatni w takim razie. Dobra, w każdym razie ten kolon nie może się dostać na statek. Może wykończę go rakietami. Znaczy tymi. W ten sposób. Może tak być. Nie będę specjalnie narzekał, ale zaraz. Mojego... go po prostu zarąbię. To jest myśl. O, o. To może się skończyć marnie. O, jeszcze nie trafiłem. Zaraz, facet. Musimy porozmawiać o tym twoim oddechu, naprawdę. Ja rozumiem, że zły dotyk boli całe życie, ale zły oddech boli wszystkich. Uła. Czy on się regeneruje, serio? On się regeneruje, fuck. Mam wrażenie, że ten odcinek będzie musiał być czytek dłuższy. O
Pojedynek! Pium piumowy. Dobra, super. Tak dużo życia, tyle wygrać. Kurde, gdzie jest to? Dobra, git. Już dwa są ten. Ho ho! Ho ho! Jaki bydlak! Ja tej rakiety nawet nie zauważyłem! Dobra, whatever. Przynajmniej nie muszę walczyć z nim od początku. Szkoda, że zginąłem, ale to było tak, że ja tej rakiety nawet nie widziałem. Powinny być jakieś czerwone i w ogóle wyglądać, tak wiecie, badasowo. Gin. Wow. No to się powinno już załączyć, serio. Dobra, załączaj się promieniu śmierci. Jakiś zapis, cokolwiek. O, git. Ej, ale czemu on nie... Stary, miałeś obrywać, gnojku. Nie, nie, to nie wyszło. F9. Nie, no to tragicznie nie wyszło. O, w ten sposób. Dobra, walnął sobie tymi rakietami, mam nadzieję, że jest szczęśliwym teraz potworkiem. Czyli on musi stać na środku, kiedy ten promień w niego... Okej. Okej, i teraz biegiem tam i lecieć na następny ten i on wtedy... Okej. Biegiem, biegiem! Sami, szybko! Tutaj. Tak, chodź. Chodź, kutafonie. Dobra, jego to boli, nie mniej. To już załączone. Czekajmy może na niego tu chwilę. Strzeliwując go bezostannie. Coś mu się cel polepszył chyba. Z przykrością stwierdzam. Amunicja. Wow! Wielkie rakiety. Big ass rockets. Wow. Tego się nie dało uniknąć. Tędy, tędy, tędy. Druga kulka. O! Big ass rockets. A to jest jeden z tych plusów, że ja jestem mały, on jest duży. Bo trudniej mu mnie trafić. Mi jego jest łatwiej trafić, niż jemu mnie. Proste, nie? Dobra, znowu w miarę dobra sytuacja, więc... Gin! Żryj ołów. Bijacz. No serka, chcesz mi pocisnąć, serio? How lame. A teraz muszę zadbać o to, żeby gościu był na środku. No chodź, chodź. Muszę cię tu zwabić. No chodź do mnie. Widać, że jesteś brzydki, to jeszcze głupi. Zginiesz marnie, mówię ci to ja. Haha! Frajer! Who's the boss? Aleś ty brzydki. Wow! O, tak, sami. Geronimo! Jakie synchro. Patrzcie, ludzie mogli się dostać na ten statek. Uffy. To było ciekawe starcie. Nie liczy się rozmiar, co sami.
Ciekawe, dokąd lecimy. Telefon? Tam? Przepraszamy. Nie trzeba wybierać jedynki dzwoniąc na ten numer. Co to? Proszę się rozłączyć i spróbować jeszcze raz. Tylko nie to! Mental? Tego. Serio Sam, wzywa Mental. Chyba nie ma cię teraz w domu, mam dla ciebie przesyłkę specjalną. Wkrótce tam będę, by dać ci ją osobiście. Właśnie jestem w drodze. Dzięki, na razie. Czas do łóżka, dzieciaki. Już po bajce. Ciąg dalszy nastąpi. No tak, pomijając fakt, że no niestety tutaj pan podkładający głos pod Sirius Sama troszeczkę zjebał temat z podkładaniem głosu. Te części o podkładaniu głosu tak troszeczkę skrzanił, no to generalnie sam tekst myślę, że był tutaj dosyć mocny. Wyzwaliśmy Mentala, informując go o tym, iż idziemy, a właściwie lecimy statkiem kosmicznym skopać mu zadę. Tak czy inaczej, moi drodzy, co mogę powiedzieć w sprawie podsumowania, tak? Jest to Sirius Sam pierwsze starcie, to gra jedna z tych gier, które po prostu jakoś się zapisały w mojej pamięci. Jest to dobra gra na rozluźnienie, po prostu, wiecie, masowy mord, strzelanie do wszystkiego, co się rusza, tak? Właściwie, no, niewielki wpływ fabuły, nie trzeba się koncentrować, po prostu trzeba siać zniszczenie, także myślę, że wielu facetom głównie podejrzewam, to jest, ta gra mogłaby się po prostu spodobać, tak? Mówię, świetny odstresowywacz, miło się w to wszystko gra, miło się to, myślę, ogląda. Generalnie dużo akcji, tak? Grafika jak najbardziej znośna, choć rysunkowa. No i wiadomo, gra ma już swoje lata. Ale myślę, że za dużo nie można jej zarzucić. Oprawa dźwiękowa, no to ta oryginalna, w sensie muzyki, myślę, że całkiem niezła. Nie przeszkadza w grze, jeżeli chodzi o samo podkładanie głosów, no to troszeczkę myślę, że polski tutaj dubbing no został schrzaniony niestety, ale zapewniam was, że w starciu drugim sytuacja ulegnie znacznej poprawie. No i co? No i właściwie tyle, no ja sobie tę grę wysoko cenię, mam nadzieję, że wam również się spodobała, że w ogóle zachęciłem was może jakoś, przynajmniej kogokolwiek z was do zagrania po prostu. W każdym razie zachęcam teraz. No i co? Na pewno możecie liczyć na to, że następne części Sirius Sama również nagra. Także dzięki ludziska za uwagę. I do zobaczenia w drugim starciu.